Jestem Ateka, dowódczyni klanu Nizin. Dziewczyna Zela zatruła się krwawidławem. Miesiącami zanieczyszczał nasze rzeki, pozbawiając nas jedzenia i czystej wody. Nauczyliśmy się jakoś z nim żyć. Lecz ostatnio, bez wyraźnego powodu, zaraza zniknęła z niemal całej niziny. Ale jedna rzeka pozostaje czerwona, niczym nabrzmiała żyła gnijącego trupa. Ta woda wciąż jest trująca? Zgadza się. Wysłałam najlepszy oddział, by znalazł źródło z matką Zeli na czele. Jak dotąd nie wrócili do domu. Hekaro wspomniał, jak wyzwałaś Regale. Uratowałaś go, więc pomóż i mi. Razem odnajdziemy oddział i źródło tej trucizny. Chyba dość dobrze znasz Hekaro. Był moim dowódcą, zanim został wodzem. Służyłam w jego oddziale od dawna, od dziecka. Wówczas był bezlitosnym dowódcą, gotowym zniszczyć każdego wroga naszego klanu. Byłam z nim tego dnia, kiedy zdobył Gai. Stałam na straży, gdy w środku zasiadał na tronie. Wszedł jako zdobywca, a wyszedł z pragnieniem zakończenia nieustannego rozlewu krwi między klanami. Bo widział wiadomość Faraday. Tak. Ta wizja go zmieniła. Dała mu cel w życiu. Został pierwszym wodzem. Władcą Tenaktów. I poprowadził nas do walki z maszynami, a nie z sobą. Dobrze znasz Hekaro, więc czemu nie jesteś szeryfem? Chciałam być, ale Hekaro potrzebował nowego wodza dla klanu Nizin. Utrzymanie kontroli nad klanami nieba i pustyni jest wystarczająco trudne. Ale nie otrzymałam tytułu od tak. Walczyłam o to, jak każe tradycja. 5 dni krwi i blizn. Na koniec zostałam tylko ja. Nowa dowódczyni. To było niemal 20 lat temu. Krwawidław. Czy tak nazywacie wodorosty? Tak. Parę lat temu była to zaledwie stróżka czerwieni w prądzie rzeki. Ale wciąż rosła. Aż ją całkowicie zatruła. Po wypiciu zanieczyszczonej wody ludzie ciężko chorują, giną też ryby. Ale niedawno, zupełnie bez powodu, rzeki zrobiły się czyste, oprócz tej jednej. Z tego powodu moi ludzie marnieją w oczach. Osłabia to klan. Poszukamy zaginionego oddziału. Dobrze. Wyruszam teraz. Im dłużej to trwa, tym dłużej cierpią moi ludzie. Pójdziemy w górę rzeki. Tam pewnie ruszył oddział. Być może znajdziemy jakiś trop. Gotowa? Ruszajmy. Trzeba zacząć u ujścia rzeki. Przez lata patrzyłam, jak potężni wojownicy i najmniejsze dzieci chorowali od krwawidławu. Gdy inne rzeki stały się czyste, myślałam, że los wreszcie do nas się uśmiechnął. Próżne nadzieje. Hej, wyjaśnimy tę sprawę. Musimy. Oto i ujście rzeki. Pójdziemy w górę jej biegu i znajdziemy źródło trucizny. No i, miejmy nadzieję, oddział. Podążam za tobą. Pokonana niedawno.
Ktokolwiek powalił tę maszynę, był precyzyjny. To pewnie ten zaginiony oddział. Uderzali celnie jak dziesiątka. Opuścił to miejsce ostatkiem sił. Oddział musiał pójść dalej. No to chodźmy w górę rzeki. Zostawię to. Może się przyda. Odgłosy walki. Oddział może mieć kłopoty. Żołnierze Tenaktów, to ten oddział. Musimy powalić te maszyny. Przybyło wsparcie! Jazda! Dzięki temu się rozwiązać. Oddział do mnie. Dowódczyni i czempionka wodza. Przybyłyście w samą porę. Aloy, dobra walka. Ateka, to nie były zwykłe maszyny. Buntownicy je zdominowali. Regala. Nawet pokonana potrafi zatruć. Jak to się zaczęło? Wywalczyliśmy sobie drogę w górę rzeki. A potem znaleźliśmy to. Chcieliśmy to zbadać. Ledwie zaczęliśmy się wspinać, kiedy zaatakowały maszyny. Chyba były na patrolu. Stos martwych maszyn, zatruta rzeka i zbóje regali. To nie przypadek. Zgadzam się. Odpocznij i wracaj do cierniowego bagna. Mała Zela czeka na ciebie. Ja i Aloy się tym zajmiemy. Tak, dowódczyni. Jeśli są tam buntownicy, uważajmy. Spokojnie, poradzimy sobie. Gotowa? Pora ruszać. Pójdę za tobą, Aloy. Mnóstwo martwych maszyn. Zwykle woda rzeki przelewałaby się przez. Teraz płynie tu tylko trucizna.
Tędy na górę. Chyba musimy wspinać się przez wodospad. Prosto przez krwawidła. Do dzieła. Ta woda śmierdzi z gnilizną. Spróbuj z tym żyć. To cholerstwo lepi się do dłoni. Tylko się nie puszczaj. Nie musisz mi powtarzać. Oby wytrzymała. Tyle zniszczonych maszyn. Czemu? Nic mi nie jest. Słyszysz? Brzmi jak maszyna. Jesteśmy na widoku. Nie widział nas jeszcze. Muszę iść sobie. Dobra. Droga wolna. Będziemy musiały z tym walczyć, prawda? Obóz buntowników? Tyle maszyn zniszczonych. Z wodospadu spływa świeża woda. Ale Tama pewnie ją blokuje. Ale zanim coś z tym zrobimy, musimy zająć się buntownikami. Dwie przeciw wielu. Życie, żołnierze! Wypatrujcie maszyn albo nizinowców. Ale thank you.
powalili mnie! Wyskajony! Idźcie! Mogę walczyć. Co tutaj robili buntownicy? Sprawdźmy to. Rozejrzyj się. Chyba widziałam coś przy tam. Pójdę to sprawdzić. Specjalny wabik.
To by wyjaśniało obecność maszyn. Ale kto go tu umieścił? Może Fokus pokaże mi więcej. Nie myśl, że tam za tobą pójdę. Buntownicy mieli tu wielki obóz. Trzeba znaleźć coś, co pomoże odkryć przebieg wydarzeń. Chyba widziałam jakiś sprzęt przy wodospadzie. Niebo ciemnieje. Noc nadchodzi. Część maszyn i fragmenty uszkodzonego skaziciela. Użyte do dominacji. Czyżby buntownicy je tu testowali? Więc co? Te wszystkie maszyny były, nie wiem, nieudane? Może. Chyba widziałam... Wiadomość od jednego z synów Prometeusza. Mówi, że buntownicy mieli odejść, ale gdy woda zaczęła się oczyszczać, postanowili pilnować tam. Dostrzegli okazję i wykorzystali ją. Już jedno trafienie narobiłoby bałaganu. Jedna z takich jest w Gaju, na arenie, żeby powalać maszyny. Chyba wiem, co się stało. Buntownicy wabili maszyny, żeby nauczyć się je dominować. Ale nie do końca się udało. Więc część zabili z balisty i tak powstała Tama. Kiedy zorientowali się, że Tama blokuje przepływ świeżej wody i zatruwa rzekę, postanowili zostać jej bronić. Tchórzliwe pomioty. Chcieli nas wszystkich wytruć. Tama, możesz ją zniszczyć? Rzucę. Może zeskanuję Tamę. Poznam jej słabe punkty. Może dam radę wyrwać część Tamy i odsłonić worek. Poczekam tu. Może dam radę wyrwać część Tamy i odsłonić worek. Wracaj, Aloy!
ciemne. Może dam radę wyrwać część tamy i odsłonić worek. Wsadzić trzeba niezłego strzału. Niestety, nie zrobię tych rzeczy naraz. Balista! Ateka! Możesz wystrzelić pocisk z balisty, gdy ja to otworzę? Robi się. Oby to zadziałało. Jeszcze chwila, prawie gotowe. Niezły lot. Ha. Udało się. Po wszystkim. Nareszcie. Jesteśmy wolni od trującej wody. Dziękuję, Aloy. Wracam do cierniowego bagna. Spotkajmy się tam. W końcu zasłużyłaś na nagrodę. Cierniowe bagno. Buntownicy musieli ich szpiegować. Mogę stąd poszybować na dół. Tutaj woda już się oczyściła. Powinnam odszukać Atekę. Krocz w moc. Nasze ostrza uderzają razem. Co się stało? Krocz to pod czempionka wygrała wszystko na arenie. Ja tego nie widziałem. To przykre. Plansza jest gotowa. Chce ktoś... Czekaj, ty tam był? Honorowo bojownik, gdzie zaczyna się jedna. Aloy! Właśnie opowiadałam, co zrobiłaś z Tamą. Byłyśmy tam razem. To nasza zasługa. Fakt. Rozejrzyj się. W cierniowym bagnie nie ma krwawidławu. Nie musimy się już bać trucizny. Jakbyśmy pierwszy raz od miesięcy mogli przemyć rany w czystej wodzie. A ty jak się czujesz, Zelo? Gotowa na polowanie. Jeszcze nie, mała wojowniczko. Obiecałam ci nagrodę. Adekwatną do zasług. Mam nadzieję, że przypadnie ci do gustu. Dzięki. Dokądkolwiek się udasz, Aloy, obyś zawsze latała na skrzydłach dziesiątki. Jak dziesiątka latała na metalu?